28 finał WOŚP za nami. Znamy już wyniki zbiórki pieniędzy. W naszym regionie udało się pobić ubiegłoroczny rekord. W powiecie cieszyńskim zebrano ponad 620 tysięcy złotych. W samym Cieszynie do puszek wolontariuszy trafiło ponad 160 tysięcy złotych. Mieliśmy zapisanych 149 wolontariuszy, około 10 nie ma, to zawsze są jakieś względy zdrowotne, więc jest, myślę, że ze 140 wolontariuszy. Finał WOŚP to również szereg wydarzeń, których nie zabrakło również w Cieszynie. Oprócz koncertów, licytacji i atrakcji dla najmłodszych, jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyło się morsowanie na płycie rynku. Fajna woda. A gdzie pan zazwyczaj morsuje? Prędnej. Branna Leśnica lub sam w rzece. Publiczności dużo i w ogóle. I przygotowanie eleganckie. Lodu dużo dają strażacy do wody, żeby schłodzić ją więcej. No powinna być trochę zimniejsza. Najlepsza woda tak 2-3 stopnie jak jest. A powietrze tak po minus. Minus 2, minus 3. Fani sportowych emocji również znaleźli coś dla siebie. My z kamerą odwiedziliśmy halę sportową Uniwersytetu Śląskiego, gdzie odbył się turniej siatkówki. Finał WOŚP zakończył się tradycyjnym światełkiem do nieba, któremu towarzyszyły tańczące drony. Wprawdzie już nie w ramach finału, ale były. Wprawny obserwator mógł je wypatrzeć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.